Na stoisku prezentujemy jak zwykle nasze nowości. W tym roku jako pierwsza zaprezentowana nowość to był oczywiście Zator Major, który zaliczył nową maskę, która no, na razie naszym klientom się bardzo podoba. Mamy nadzieję, że tak będzie również z następnymi modelami, które będą prezentowane już wkrótce. Ale o Majorze myślę nie będziemy za dużo rozmawiać, bo takimi świeżymi nowościami, najbardziej takimi ciekawymi, to są przede wszystkim nowa Forterra HD, którą tutaj mamy przed sobą. Ciągnik o mocy 147 koni mechanicznych, wyposażony w czterocylindrowy 16-zaworowy silnik Zetor, spełniający normę emisji Euro 4. W standardzie ma przednią wielowaczową oś napędową, 30 biegów do przodu, 30 do tyłu, skrzynia biegów Eco 40. Uzyskują je ten ciągnik 40 km na godzinę już przy prędkości 1750 obrotów na minutę. Udźwig podnośnika 8,5 tony, 8 wyjść hydrauliki zewnętrznej plus 1 swobodny spływ. Do tego mamy oczywiście w standardzie klimatyzację, rewers elektrohydrauliczny, po 3 półbiegi na każdym biegu, nowoczesną hydraulikę, w której możemy regulować zarówno prędkość, jak i czas przepływu oraz wydatek oleju. Cóż więcej, 4 prędkości wałka 540, 540 Eco, 1000 Eco w standardzie. I to chyba podstawowe parametry. Oczywiście ciągnik spełnia wszystkie wymagania MUD Regulation, czyli normy bezpieczeństwa, która została wprowadzona w styczniu tego roku. Hamulce pneumatyczne i wiele, wiele innych zmian, które można zaobserwować będzie w kabinie. Kolejną nowością, taką chyba najbardziej wyczekiwaną przez klientów, to jest nowy Krystal HD. Do tej pory produkowany był Krystal w wersji standardowej, czyli zwykły Krystal 160 i 150. Teraz mamy nowy Krystal HD o mocy 171 koni mechanicznych, również w standardzie wyposażony w przednią wielowahaczową oś napędową firmy Carraro. Udźwig podnośnika 8,5 tony, prędkość maksymalna 40 na godzinę, oczywiście skrzynia również Eco 40, nowoczesny fotel Profi, całkowicie zmienione wnętrze kabiny, również posiada taki sam panel sterujący jak w Forterze HD. Ci z Państwa, którzy już widzieli wcześniej Forterę, która była już od paru lat w sprzedaży, wiedzą o czym mówię. Dodatkowo ciągnik ten różni się od poprzedniego Krystala tym, że została kabina uniesiona o 10 cm do góry, jest w pełni amortyzowana, podobnie zresztą jak w ciągniku Forterra HD. Kolejne nowości to już te dwa małe ciągniczki koło nas, które prezentowaliśmy na targach w Kielcach. To oczywiście mały Zator Utilix, generalnie do zastosowań gdzieś w komunalkach i w pracach w jakichś pomieszczeniach, na przykład w stajniach idealny. No i Zator Hortus 65. Tu jest akurat Hortus wyposażony w skrzynię biegów z rewersem hydraulicznym. Lada moment dojadą również Hortusy wyposażone w skrzynię biegów z rewersem mechanicznym. No i jeszcze raz wróćmy do naszego Majorka już na zakończenie. Tutaj mamy Majorka bez ładowacza. Tutaj się prezentuje w pełnej krasie. Tak. To jest chyba jeden z najbardziej ulubionych w tej chwili i najczęściej wybieranych ciągników w Polsce. Myślę, że nie tylko jego wygląd, ale przede wszystkim jego walory trakcyjne i możliwości wykorzystania w polskich małych i średnich gospodarstwach rodzinnych decydują o jego popularności. Udźwig podnośnika to 2400 kg. W standardzie ma dwa wyjścia hydrauliki plus jeden spływ swobodny. Można go oczywiście wyposażyć w dodatkowy rozdzielacz hydrauliki. Prędkość maksymalna 30 na godzinę. 12 biegów do przodu, 12 do tyłu. Rewers mechaniczny. I to chyba jest wszystko tak z takich podstawowych informacji. Na stoisku mamy również hamownię ciągnikową, dzięki której możemy zbadać sobie moc, jaką generuje silnik ciągnika, i badamy to poprzez wałek WOM.
Podpięty tutaj mamy do tej hamowni ciągnik Zetor Proxima Classic 90 o mocy 86 koni mechanicznych. No i z testów, które tutaj przeprowadzaliśmy, wynika, że utrata mocy wynosi w zależności od temperatury i innych parametrów od 10 do 12%, a więc jest to wynik całkiem dobry. Powiedziałbym, że nawet w górnym zakresie jakościowym. Jak wiadomo, każde takie badanie jest obarczone pewnym błędem, bo błędy te wynikają przede wszystkim z ustawienia hamowni oraz z warunków panujących dookoła, temperatury, ciśnienia powietrza itd.